Druk 596. I to jest teraz przeniesienie 225 tysięcy na środki bieżące. To jest tak z pewnego rodzaju zapasem. To znaczy na inwestycjach jest, myślę, zostawione około 20-25 tysięcy zapasu, a jeśli by do jakiegoś zadania inwestycyjnego brakowało, tak jak mówię, z bieżących na inwestycje bez problemu się przesuwa. Czy jakieś pytania, Paweł? No ja konsekwentnie, czy jakie są szanse, że z tych środków chociaż moglibyśmy zrobić, oczywiście spełniając wszystkie wymogi wcześniejszych pism i tam uregulowania z meliorracją, jeżeli będzie jakaś pozytywna opinia, jakie są możliwości, żeby chociaż projekt zrobić w tej kwocie na bulwarze Radła, z tej kwoty? Projekt oświecenia? Znaczy ja nie potrafię Ci na to odpowiedzieć, Paweł, dlatego że nie mamy żadnych wytycznych do tego oświetlenia. Ja mówię, że pod warunkiem, żeby się udało takie uzyskać. To ja myślę, że zaczniemy od tego, że poprosimy o koszty projektu i wykonania i wtedy będziemy się nad tym pochylać. Wtedy, jeżeli Rada uzna, że należy zacząć projekt w tym roku i realizację w przyszłym miesiącu zdążymy lub rozpoczęcie projektu w tym i dokończenie w przyszłym i później realizacja, to musimy albo będą na inwestycji pieniądze jeszcze, bo jakieś zadania, a ja mówię, tam jakieś zadania wylecą na pewno. W związku z powyższym albo przesuniemy z bieżących, albo będą pieniądze. Wtedy będziemy to rozpatrywać. Przewodniczący, jeszcze godnie pan wziął pod uwagę czas, ile mnie pamięć nie mieli, to bulwar Radła jest pod opieką konserwatorską. Wiem, dlatego nie zostawiam pieniędzy, bo po prostu nie jestem przekonany, że nam się to uda tak naprawdę w tym roku. Są dodatkowe uzgodnienia i to uzgodnienia, które, że tak powiem, absorbują sporo czasu. Tam jeszcze sprawo wodne. Tam jeszcze sprawo wodne, także to można wypuścić. Krzysztof Kwaciak zabiera. Ja mam takie pytanie, bo po tym jak ten chodnik został ściągnięty, to pytanie, czy następna kadencja będzie w stanie zachować tą proporcję na inwestycje, bo z tego co kojarzę, to zadania, które są na WPF-ach 2 na 2,15 nie wystarczą do zachowania proporcji. Jeżeli w tym roku nie zaczniemy projektowania zadań, no to Rada nie będzie mogła inwestycyjnych zadań robić, czyli nie zachowa proporcji, czyli straci część pieniędzy. Już odpowiem. Wierzę w to naprawdę, że zostaną uchwalone statuty rad dzielnic i ta proporcja od przyszłego roku już będzie obowiązywała. Ponieważ w statucie nowym rad dzielnic nie ma już proporcji i to zostało przewalczone i między innymi dlatego chyba niektórzy urzędnicy są dość nieprzychylni tym statutem. A co jeżeli nie zostaną uchwalone, to wtedy działamy w obecnym systemie prawnym, prawda? To co kiedyś mamy na inwestycje dosyć spore kwoty, już Państwo wymienili. 220 tysięcy na przyszły rok przeznaczyliśmy w WPF-ie na budowę parkingu przy cmentarzu, drugi etap. 180 tysięcy inwestycja dokończenie sportowych obiektów przy 48. Dzisiaj podjęliśmy dwie uchwały, to jest tam koło, załóżmy, 100 coś tysięcy. Mamy również inne zadania, które możemy też wprowadzić w trybie jednorocznym, takie chociażby oświetlenie projektu budowy. Szczególnie jeśli, mało tego, my możemy jeszcze, panowie zapominacie o jednej rzeczy, wprowadzić w tym roku każdy projekt, nie płacąc za niego ani złotówki. W tym roku. Tylko realizację w projekcie przyszły i następne. Mamy jeszcze duże możliwości, natomiast pozwólcie Państwo, zachęcam, jeżeli ktoś chce, że policzymy to wszystko na spokojnie w ciągu miesiąca, dwóch, co nas czeka w przyszłym roku i zostawimy przyszłą Radę na pewno w dobrej sytuacji, ale zróbmy to po tym, albo Rada Miasta odrzuci statuty dzielnic, albo przyjmie, bo jak przyjmie, to nie będziemy musieli się kłopotać. Andrzej Hanaszek. Tak, głosowanie nad statutami będzie 12 marca, czyli na najbliższej sesji Rady Miasta, to jest za 2 tygodnie i za 2 tygodnie. Czy, moim zdaniem statuty zostaną uchwalone, ale być może się mylę. Niemniej jednak za 2 tygodnie będziemy mieli pewność, czy zostało uchwalone, czy nie. To potem wojewoda może być jako sąd administracyjny. Ale jak miałbym mieć interes wyjechać, to tak administracyjnie. Ale słuchajcie Państwo, proponuję odejść od tego tematu. Szkoda, rozmawiać wrócimy, uchwalą i ewentualnie będą uchylać. Oczywiście, odpowiadając panu radnemu, oczywiście, że może, niemniej jednak biorąc pod uwagę, że praca nad statutami trwa w ciągłym kontakcie z prawnikami wojewody, między innymi, czyli tymi prawnikami, którzy będą następnie opiniowali zgodność tej uchwały z prawem albo nie, no to bardzo bym się zdziwił, jak ten sam prawnik dzisiaj powie, że jest ok, a za miesiąc powie, że nie. No oczywiście taka teoretycznie taka możliwość istnieje, no ale praktycznie moim zdaniem jest stosunkowo mało prawdopodobne. Oświadczenie i komunikaty. Dobrze, szanowni Państwo, czy do projektu uchwały jakieś jeszcze?
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za uchwałę została przyjęta.